pokaż co w tobie najlepsze jest. Sprawię uśmiechy zamiast łez. To w sercu masz, Pan dał nam ten dar. Stworzył nam świat, zmieniszczy go czas. Ty możesz go zmienić, on może być inny. Musisz w to wierzyć, musisz być silny. Dziękuję bardzo. Wracamy do naszego repertuaru autorskiego. Instrukcja obsługi to tytułowa piosenka z naszej pierwszej płyty, którą wydaliśmy w 2005 roku. Piosenka mówi o dekalogu, tak jak jest instrukcja do różnych urządzeń, do prozaicznego odkurzacza, pralki i tak dalej. Tak pomyślałem sobie kiedyś, że Pan Bóg, znając człowieka i stwarzając go, też wyposażył w instrukcję. To jest tak zwane prawo moralne, czy ktoś jest Hindusem, czy ktoś jest Eskimosem, czy wierzy, czy nie. To ma przekonanie, że nie wolno zabijać, nie należy kraść, nie robimy krzywdy słowem drugiemu człowiekowi. To jest prawo wyryte w naszych sercach. Tak Pan Bóg wyrył to prawo. Prawo uniwersalne lub, jak my nazywamy je, 10 przykazań Bożych, czyli dekalog. Pan Bóg jest tak zazdrosny o człowieka, że zrobi wszystko, żebyś się w niebie z nim znalazł. Dlatego daje nam rady, tak jak rodzic. Dopóki nie zostałem rodzicem, też nie wiedziałem o tym, że przykazania nie są po to, żeby mi uprzykrzyć życie, tylko żeby mnie chronić. Tak? Ty chronisz swoje dziecko, radząc mu nie wychodź w zimę bez szalika i tak dalej, nie dotykaj gorącego pieca. No czasami dziecko musi spróbować, tak? Dlatego my w życiu też próbujemy różnych rzeczy. No i potem się parzymy na tym. Nieraz jedna decyzja psuje całe życie. I potem trzeba niestety za nią wziąć odpowiedzialność. Dlatego nie wyjmie nikogo, jeśli gdzieś tam sobie uczkniemy trochę z tych 10 rad, które nam daje dobry ojciec, który nas kocha, który chce, żebyśmy byli po prostu szczęśliwi. Instrukcja obsługi.
Teraz piosenka pod tytułem Nareszcie. To jest jedna z najmocniejszych, najbardziej rockowa, taka mocna piosenka. A opowiada o bardzo ważnej rzeczy. Judyta za chwilę zaśpiewa taką listę osób, które być może gdzieś tam na marginesie naszego życia są, którym być może pogardzamy, bo im się nie udało, bo my się wydajemy lepsi od kogoś. Słuchajcie, przyjeżdża jakaś gwiazda do miasta, każdy chce zrobić sobie selfie, każdy chce autograf, chociaż porozmawiać może na chwilę. W tym samym czasie siedzi sobie gdzieś człowiek na ławce, może brzydko pachnie. Większość ludzi się go boi, omija z daleka. Czasami niestety pogardzamy nimi. Kiedy się zastanawiam, co jest tak naprawdę najważniejsze. Chciałbym robić to, co jest w życiu najważniejsze. I przeczytam fragment Pisma Świętego, bo robię to od już 30 lat. O tym wam powiem przed ostatnią piosenką. Szerzej troszkę. Przeczytałem fragment o bogaczu i Łazarzu. I tak sobie pomyślałem, co jest, Panie Jezu, najważniejsze? Czy ilość liter przed nazwiskiem? Czy jaki miałem samochód? Czy udało mi się wybudować dom? Czy zrobiłem jakiś wynalazek dla ludzkości? Nie. Pan Jezus zapyta, jaki byłeś dla tych najmniejszych? Czyli dla tych odrzuconych, niekochanych, zapomnianych być może gdzieś tam na marginesie naszego życia, do których nikt nie przychodzi. Być może macie wokół siebie takich ludzi. I słuchajcie, możecie zrobić coś bardzo fajnego. Nie trzeba mieć pieniędzy, nie trzeba mieć jakichś specjalnych darów. Poświęćmy im po prostu czas. Pójdźmy, odwiedźmy kogoś z rodziny, kto oczekuje być może naszych odwiedzin bezinteresownie, bez patrzenia na zegarek. Ja żałuję bardzo, że nie miałem czasu dla moich dziadków, którzy już odeszli, a bardzo chętnie bym ich o parę rzeczy zapytał. Także nie garźmy nigdy tym najmniejszym, bo o nich się Pan Bóg dopomni. Nareszcie. Śpiewał dla was zespół Testimonium. Pożegnamy się rockową wersją hymnu Bogu Rodzica.
Sebastian, zespół Testimonium. Z Panem Bogiem. Bardzo dziękujemy zespołowi Testimonium, że tutaj rozpoczął, zainaugurował nasz koncert. Zespół Testimonium, świadectwo wiary, świadectwo miłości, świadectwo radości i dziękczynienia, które dzisiaj szczególnie nas wzywa do dziękczynienia Panu Bogu za dar chleba, za dar pracy rolników.